zawsze pisałem książki, czyli książki literackie, literaturą piękną, powiedzmy. A w pewnym czasie moi koledzy reżyserowie zaczęli się zwracać do mnie i proponować, ażeby coś zrobić wspólnie, czyli pisać scenariusze. To już było 8 lat temu, pierwsza moja praca w kinie była. No od tych lat tak pomału więcej mam filmów dokumentalnych niż o takich. Byłem na planie filmowym, rozmawiałem, ciągle byłem w kontakcie z reżyserem. Reżyser jest moim bardzo dobrym przyjacielem. Ma na imię Aleksiej Fiedorczenko. Przyjeżdżałem, byłem na montażu, ciągle rozmawialiśmy. Film nieco odróżnia się od książki, no tak było zawsze, oczywiście. W książce jest nieco inaczej i w książce właśnie nie jest tak, że dwóch mężczyzn kochają się w jednej kobiecie. To już ta linia powstała w ciągu pracy nad filmem. Ale wszystkie rzeczy generalne, nasze zamiary zostały zachowane i przeniesione z książki do filmu.